witam was wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Dadarzynie na Warsaw Old Timer Show. Jest niedziela, trzeci dzień imprezy. Troszkę jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale ja nadal czuję się jak dziecko w sklepie z cukierkami. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o skórach w starych samochodach, ale też o skórach egzotycznych. Zobaczycie, znalazłem dla was coś fajnego. Opowiemy, jak się powinno do tych skór podchodzić, jak o nie dbać, jakie są główne przyczyny tego, że one się starzeją. Wnętrze od timerów to ich dusza. Słuchajcie, ja siedzę teraz w pięknym Ferrari. To, jak to wnętrze wygląda, jakie jest w dotyku, to uczucie i ten przede wszystkim zapach, to jest coś niepowtarzalnego. W ogóle psychologowie twierdzą, że to zapach właśnie wzbudza w nas największe emocje i wspomnienia. Kiedy się człowiek zapadnie w tych fotelach, naprawdę pojawia się nowy świat. Powiem tak, nie każdy potrafi docenić wartość części w tym silniku, ale myślę, że jeżeli ktokolwiek siądzie do starego samochodu z dobrymi skórami, będzie pod wielkim wrażeniem. O te stare materiały, a w szczególności skóry, trzeba specjalnie dbać. Niestety wiele tracimy. Bardzo często oglądam te auta i widzę, że w środku są matowe wykończenia, są skóry bardzo niskiej jakości i materiały, które nie powinny się tam znaleźć. W dalszej części filmu opowiem wam, jak te skóry traktować, na co zwracać uwagę i jak powinny być przeprowadzane naprawy, żeby zachować ten charakterystyczny efekt, który w oldtimerach mamy, czyli patynę. Na pewno zainteresuje was, jak taką skórę w oldtimerach należy traktować. Głównym problemem, słuchajcie, jest woda. Woda doprowadza do tego, że ta skóra zaczyna pękać, że twardnieje. Często też kurczy się od temperatury. To spytacie się, jak o taką skórę dbać. Podstawową rzeczą, której używamy w oldtimerach, to są środki natłuszczające. Jeżeli włókna skóry są natłuszczone, to tym samym zyskują one odporność na wodę. Tutaj zaraz zobaczycie, jak ta skóra popękała i generalnie takiego procesu, który tutaj powstał, należy unikać i przed tym skórę chronić. Jak to robić? Tak jak powiedziałem, raz to jest natłuszczanie, ale często w oldtimerze, kiedy pierwszy raz go zobaczycie albo kiedy pierwszy raz możecie się nim zająć, ta skóra już jest wysuszona. Już są pęknięcia. Słuchajcie, no, tajemnicą jest jak najmniejsza ilość użycia wody. Co przychodzi w takim razie z pomocą? Różne środki są. Często to jest nafta, ale może być to na przykład też środek czyszczący, który jest delikatny i ma odczyn lekko kwaśny, typu nasz soft. Jeżeli chodzi o renowację skóry w oldtimerach, powinno to się robić w odpowiedni sposób. Słuchajcie, jeżeli są pęknięcia na skórze, to najczęściej oprócz tego, że pęka lico, pęka też lakier nitrocelulozowy. I przed podjęciem jakichkolwiek zadań ten lakier powinien zostać usunięty. Czyli najpierw ściągamy stare wykończenia, dopiero później natłuszczamy skórę i ewentualnie nakładamy nową farbę i nowy lakier wykończeniowy. Tak przeprowadzona naprawa będzie przede wszystkim trwała i nie pogorszy stanu auta, a oprócz tego ładnie wygląda wizualnie. Nie ma nic gorszego niż skóra z patyną, która została przerobiona na kompletnie nową. W tym samochodzie są mocne pęknięcia i część z tych elementów nadaje się do wymiany. Słuchajcie, takie kawałki trzeba wymienić na skórę, która po pierwsze jest tak samo wykończona, czyli garbowana roślinnie i ma tą samą grubość. Zaraz wam taką skórę pokażę. Słuchajcie, tutaj właśnie mam taką skórę, o której wam wcześniej mówiłem. Jest to skóra anilinowa, akurat ta jest z wyciskiem z Mercedesa. Ważne, żeby była tej samej grubości, jak ta, którą wymieniacie, oraz wykonana w takiej samej technologii. Ta technologia, która została tutaj użyta, to jest garbowanie roślinne, czyli zostały takie standardy, jak były wcześniej. Wartość oldtimera w dzisiejszych czasach zależy głównie od jego oryginalności. Organizacją, która się zajmuje certyfikowaniem aut, jest FIWA. Jest to Międzynarodowa Federacja Pojazdów Zabytkowych,
która w 2011 roku stworzyła kartę turyńską, która dokładnie określa, jakie cechy powinny spełniać te samochody i jak są one punktowane. Słuchajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, o czym dzisiaj mówiłem, napisaliśmy na stronie artykuł na ten temat. Zapraszam wszystkich, tutaj jest link, możecie sobie wejść i zobaczyć i poznać dokładnie szczegóły. Pewnie zastanawiacie się, widzowie, jak taką kartę pojazdu uzyskać w Polsce. Myślę, że najpełniejszych informacji udzieli nam pani Barbara z Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych Polskiego Związku Motorowego. Pani Barbaro, co zrobić, żeby nasz pojazd był certyfikowany? No więc tak, jest bardzo prosta procedura. Należy wejść na stronę Polskiego Związku Motorowego, PZM.pl, w zakładkę pojazdy zabytkowe, w zakładkę FIWA i tam pod hasłem karta ID, FIWA ID card są wszystkie załączniki, które należy wypełnić i wysłać mailem. Pani Barbaro, czy to jest ciężka procedura? Dużo jest tych formalności? Wydaje mi się, że to nie jest ciężka procedura. Jeżeli znamy swój samochód, to pójdzie nam łatwo wypełnianie tego wniosku. Ja myślę, że każdy zna swój samochód. Jeżeli chciałby się u niego o to biegać, myślę, że to nie będzie dla ludzi wielkim problemem. Po wysłaniu wniosku, chyba ze zdjęciami, do Państwa przyjedzie komisja techniczna, żeby sprawdzić oryginalność samochodu. Komisja techniczna uzupełni tam jakieś brakujące informacje w tej karcie. I wtedy już gotowy wniosek należy zgłosić do PZM-u i w ciągu 14 dni będzie wydana karta. I to wszystko? Opłata 200 zł. To nie są duże pieniądze, a na pewno z tą kartą można się pokazać za granicą. Pomaga to też zapewne przy sprzedaży. Tak, to bardzo taka certyfikacja FIWA znacząco wpływa na wartość samochodu. Oprócz tego taka karta jest honorowana na wszystkich imprezach zagranicznych. Znaczy jest niezbędna, żeby wystartować w imprezach zagranicznych i pomału staje się też normą chyba u nas w kraju. Tak. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, targi zbliżają się do końca, ale mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Kiedy przechodziłem się tu po stoiskach, natrafiłem na bardzo ciekawą kolekcję skór egzotycznych. Myślę, że to jest coś, co powinno was zainteresować. Zapraszam. Słuchajcie, jak wiecie, jestem miłośnikiem skór wszystkich, a szczególnie egzotycznych. Trafiłem na stoisko Jakuba i chciałem, żeby nam Jakub trochę pokazał, bo naprawdę ma tutaj świetne eksponaty i myślę, że to jest coś, co was zainteresuje. Jakub, powiedz mi, czym ty się zajmujesz na co dzień? Mój zawód po polsku to jest kaletnik. Zajmuję się produkcją pasków na zamówienie do zegarków i głównie właśnie ze skór egzotycznych. Masz jakieś ciekawe eksponaty, które mógłbyś nam pokazać dzisiaj? Tak, mam dużo ciekawych skór. Tutaj możecie na przykład zobaczyć, jak wygląda skóra płaszczki w wersji polerowanej. Czyli te kuleczki, te kostne są spolerowane. Skóra ma bardzo fajny, taki lekko świecący wygląd. I często jest używana do zegarków damskich, do zegarków wieczorowych, ponieważ jest bardzo biżuteryjna. Jeśli jesteśmy właśnie przy płaszczce, to dalej możemy pokazać tutaj ciekawe egzotyki. Na przykład to jest skóra z kajmana okularowego. Jest cała skóra, nie pocięta. I tak możemy zobaczyć, jak wygląda. Paski robi się najczęściej z części tej brzuchowej, czasami z ogona, do niektórych zegarków z bardziej okrągłych łusek. A też nietypowe paski powstają na przykład z łapek. Tutaj mam przykład takiego paska. Łuska jest bardzo nieregularna, taka troszeczkę agresywna, ja to mówię, ponieważ no, zadziorna, tak? I pasek, no, każdy pasek wtedy jest bardzo niepowtarzalny, ponieważ te najczęściej w paskach produkcyjnych skóry używane są takie klasyczne, gładkie. Znaczy łuski są po prostu prostokątne najczęściej. Natomiast tutaj to już jest typowy handmade i tak naprawdę nie ma dwóch takich samych skór, ale już szczególnie z wykończenia takiego z łapki przykładowo, tak? Dokładnie. Chciałem też wam pokazać coś ciekawego, ponieważ wiele osób nie zna tematu i pyta się, czy takie skóry są legalne. Tak, jeżeli są sprowadzane z
certyfikatami CITES. Tu jest na przykład numer certyfikatu. Można takie skóry kupować legalnie. CITES to jest konwencja waszyngtońska o obrocie i handlu skórami egzotycznymi. Także każda firma, tak jak moja, która się tym zajmuje, może legalnie kupować takie skóry w Europie. A powiedz mi, Kuba, czy ty wiesz na przykład, co wtedy, kiedy mamy w domu po babci albo nie wiem, gdzieś w szafie starą skórę, dajmy na to, z aligatora? Prawdę mówiąc, nie mam takich informacji, natomiast z tego, co czytałem, może być to problem, tak jak pewnie spotkałeś się z informacją, że na przykład w jakichś pianinach ktoś się pochwalił w internecie, że ma pianino z kością słoniową i nagle ktoś tam przyjeżdża, konfiskuje. I chciałem wam na to zwrócić uwagę, często bywa tak, że na bazarach znajdziecie torebki ze skór węża, natomiast najczęściej one certyfikatów nie posiadają, nie wolno tym handlować, to jest zabronione. To jest taka mała ciekawostka, jeżeli chodzi o skóry egzotyczne. Warto też powiedzieć, że jak kupowanie za granicą, gdzieś tam w Tajlandii, w krajach azjatyckich skór na bazarach, to to samo. Te skóry zostaną zarekwirowane, ponieważ to jest po prostu dziki jakiś ubój, nikt do tego nie ma żadnych certyfikatów. Czyli przy wprowadzeniu ich do Unii Europejskiej na teren będziecie mieli problem mały z celnikami. Dokładnie. Nie dość, że zostaną zabrane, to możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Wiem, że w tej chwili coraz bardziej modne jest wykonywanie pasków do swoich zegarków. Kiedy się wczoraj spotkaliśmy, to też rozmawialiśmy na ten temat, że no niestety tych jakość oferowanych pasków w zegarkach no, często pozostawia nam miłośnikom skór mały niedosyt. Powiedz nam może coś też o swojej firmie, gdzie te produkty można nabyć. Chcielibyśmy więcej się dowiedzieć. Tak. Generalnie ponad 90% moich produktów to są tylko zamówienia indywidualne pod konkretne zegarki, gdzie klient po prostu ma swoje wymagania lub chce, żebym ja też mu przedstawił jakąś ciekawą wizję. I możemy wtedy zrobić tak naprawdę każdy pasek, jaki chce, czyli kolor nici dobieramy indywidualnie, tak samo jak rodzaj tego przeszycia. Podobnie boki skóry mogą być malowane na dowolny kolor, może być żółty, zielony. Tak samo konstrukcja paska. To jest pasek, który, jak spojrzymy, jest grubszy, ponieważ zegarek jest masywny, natomiast tu się już ścienia z delikatnym wypełnieniem. Także, ponieważ to wszystko jest robione przeze mnie w 100% ręcznie, mamy no, dowolną możliwość jakby formowania naszych wizji. To jest najciekawsze. Słuchajcie, pełna indywidualizacja, najwyższej jakości materiały, no i skóry. Skóry praktycznie, jakie sobie tylko możecie wymarzyć. Tak, najwięcej skór, które są zamawiane, które cieszą się największą popularnością, to są skóry egzotyczne, o których wcześniej rozmawialiśmy. No i tak jak tutaj mogą Państwo zobaczyć na przykład całego aligatora, tak wygląda włącznie z ogonem. Długim ogonem. To jest to skóra, która ma tutaj 31 cm, bo mniej więcej tak się wielkościami to mierzy, więc raczej na takie no, masywniejsze zegarki. I ponieważ to już jest końcówka filmu, chciałem wam podziękować za uwagę. No i oczywiście zapraszam do pisania komentarzy, lajkowania i koniecznie powiedzcie nam, o czym ma być kolejny odcinek. Dziękuję i pozdrawiam.